Siemano graczu, okej, jeżeli wyjdziesz z tego filmu, to będziesz największym nudziarzem na świecie. Dlaczego? Bo gry, jakie dla ciebie znalazłem, są niesamowite. Zobaczysz tu otwarty świat, zobaczysz tu nowości, zobaczysz tu hity z PC, przeniesione na telefon i wiele więcej. Już teraz zasubskrybuj kanał, by nuda już nigdy nie wdarła się do twojego pokoju. Gotowi? Za chwilę zaczynamy nasz gamingowy seans. Przetrwaj falę zombie, stwórz swoją strategię i walcz. Tak można by w skrócie opisać tę gierkę. Możesz ulepszać swoją broń, brać udział w trybie przetrwania apokalipsy. Przed tobą staną różni wrogowie, a ty będziesz szukał innych ocalałych oraz podróżował do różnych miast i lokacji, aby zbierać zasoby i przetrwać. Jeśli masz ochotę, to ta gra wspiera również gamepada. Tytuł proponuje wyruszenie w podróż po Ziemi, którą dopadła katastrofa klimatyczna. Wszyscy miliarderzy chcą polecieć na Marsa, ale grupa młodych ludzi będzie musiała znaleźć schronienie w zalanym regionie Hightower. Gracze będą musieli podróżować łodzią, zawierać przyjaźnie, walczyć z rebeliantami i kraść zapasy. Twórcy obiecują świetnie rozwinięty świat z zakręconą fabułą i niezapomnianymi postaciami. Gra została przeprojektowana dla ekranów dotykowych, abyśmy również my mogli doświadczać kultowego już łysego zabójcy z kodem kreskowym na potylicy. Twórcy dodali także nowe elementy rozgrywki, które upodobnią klasyczną krwawą forsę do najnowszych odsłon Hitmana. Agent 47 będzie korzystał z broni otwarcie, a także chował się w cieniu. Wybór należy oczywiście do ciebie. Wielkoskalowa gra RPG, w której wydarzenia rozgrywają się w ogromnym świecie fantasy, gdzie obudziło się starożytne zło. Stworzysz dla siebie unikalną postać, a następnie będziesz mógł ją rozwijać w dowolnym kierunku. Możliwe i konieczne jest skompletowanie zespołu w celu uzyskania maksymalnej produktywności. To i wiele więcej na tle majestatycznych wydarzeń, które nie pozwolą nudzić się żadnemu fanowi gatunku. W świetlanej przyszłości tajemnicza substancja z kosmosu umożliwiła ludziom dokonanie transformacji biogenetycznej. Dzięki temu doszło do eliminacji chorób, wydłużenia życia i posiadania kontroli nad ewolucją, a nawet nad samą świadomością. To oczywiście doprowadziło do wojen i zniszczenia tego, co znamy na co dzień. To wciągająca gra, która przeniesie cię do świata pełnego koziego chaosu i szaleństwa. Będziesz mógł kontrolować swoją kozę, eksplorując ogromny otwarty świat San Angora, wykonując różne zadania i niszcząc wszystko wokół siebie. Ale to nie wszystko. Możesz grać razem ze znajomymi w trybie online, biorąc udział w 7 różnych minigrach. Możesz też spróbować swoich sił sam na 2 urządzeniach. Czy to już ostatni rozdział? Tego nie wie nikt. Lodziarz powraca ponownie, aby złapać grupę przyjaciół. Fabryka jest pełna wielu niebezpiecznych i niezbadanych miejsc. Będziesz mógł przełączać się między bohaterami w trakcie rozgrywki, która jest intensywna i pełna łamigłówek, zadań i akcji oraz dreszczyku emocji. To zabawna i kolorowa gra MMORPG, w której twoim głównym zadaniem jest uratowanie świata. Gra zainspiruje cię i pozwoli cieszyć się wyjątkową i wciągającą historią. Po rozegraniu pierwszych minut gry będziesz mógł modyfikować umiejętności i wyposażenie głównego bohatera według własnych upodobań, a także przejść dalej w trybie wieloosobowym. Piękna grafika, akcja typu side-scroller z bardzo wygodną kontrolą tworzenia wiązanki ciosów i uruchamiania unikalnych zdolności postaci. Pozwala to na pełną kontrolę nad walką z licznymi przeciwnikami, którzy będą często otaczać cię z obu stron. A im dalej, zbiór technik i talentów będzie się tylko powiększał. Mobilna gra fabularna, w której pokierujesz grupą anime girls, które cofają się w czasie. Każda z nich ma swoje motywy i unikalne umiejętności, które wykorzystuje w turowych bitwach. Jedną z zalet gry jest jej liniowy styl, którego może pozazdrościć nawet Genshin Impact. Spójrz tylko, czy to nie wygląda przebojowo? Gra akcji, która z pewnością zadowoli fanów przygód superbohaterów, wysokiej jakości grafiki i długiego czasu trwania wydarzeń fabularnych. Zwycięstwa i zdobyte trofea jak zawsze otworzą przed tobą nowe umiejętności i możliwości. Dzięki temu walka z przestępczością wejdzie na zupełnie nowy poziom. Jest to zawsze fascynujące, gdy masz opcję zagrać w ładną grę opartą o moce Spidermana. Mobilny symulator wyścigów motocyklowych rozgrywających się w trójwymiarowych lokacjach. Będziesz przechodzić etapy, pokonując przeszkody i wykonując triki w powietrzu. Beczki eksplodują przed tobą jak szalone, a motocyklista leci nad przepaścią. W miarę postępów na kolejnych poziomach zdobędziesz gwiazdki i ulepszysz charakterystykę swojego motocykla.
Czeka tu na ciebie otwarty świat, po którym możesz się poruszać jeżdżąc lub latając. Możesz też używać różnorodnej broni, od pistoletów do wyrzutni rakiet i granatników. Gra pozwala doświadczać dreszczyku emocji i adrenaliny bycia mistrzem złodziei w realistycznym i wciągającym świecie. Niezależnie od tego, czy chcesz planować i przeprowadzać skomplikowane napady, czy po prostu powodować chaos i zamieszanie w mieście, to jest gra dla ciebie. Projekt wyścigowy z dużym otwartym światem, dobrą grafiką i animacją, dziesiątkami zadań i testów, a także pełnoprawnym systemem rozwoju całej floty pojazdów, które można uzupełnić wieloma modelami samochodów. Cóż, wygodne sterowanie z responsywnym zachowaniem technologii sprawia, że rozgrywka jest bardzo, bardzo ekscytująca dla wszystkich fanów swobody ruchu. To zabawna gra strategiczna, w której próbujesz ufortyfikować obszar, na którym żyje król i jego rodzina, aby za wszelką cenę uchronić ich przed atakami wroga. W tej szalonej przygodzie będziesz musiał opracować odpowiednią strategię dla każdego rodzaju ataku, zbudować zamek z elementów przypominających Tetris i przetrwać noc. To port legendarnej gry akcji na urządzenia mobilne, wydanej w 2001 roku na PlayStation 2. Tutaj wcielisz się w Dantego, który tylko w połowie jest człowiekiem, a w drugiej połowie diabłem. Dodatkowo posiada własną agencję specjalizującą się w niszczeniu demonów terroryzujących zwykłych mieszkańców. Rozgrywka w grze polega na tym, że będziesz musiał przejść przez kilka odcinków, gdzie na każdym etapie będziesz musiał wykonać różne zadania. Mam tu dla ciebie wzruszającą, interaktywną opowieść, w której główną rolę odgrywa mała, kreatywna dziewczynka, która pragnie otrzymać wielkie szczęście i podarować je swojej ukochanej mamie. Razem ze swoim nowym przyjacielem, panem Głosem, dziewczyna udaje się do ciemnego lasu, aby znaleźć to, czego pragnie i po drodze odkryć niesamowite tajemnice i zagadki. To ekscytująca gra interaktywna, która zanurzy cię w świecie młodego mężczyzny o imieniu Domino. Trwa globalne ocieplenie i katastrofa ekologiczna stają się poważnym zagrożeniem. Ty wyruszasz w podróż do podświadomości Domino, aby pomóc mu uporządkować swoje uczucia i znaleźć wewnętrzną siłę do zmian. Projekt wyścigowy dla fanów dużej prędkości i możliwości eksploracji otwartego świata. Twórcy starali się zapewnić uczestnikom satysfakcję z różnorodności i liczby pojazdów, części do nich, możliwości upgrade'u, zadań i testów oraz nagród i wolności, co pozwala całkowicie niezależnie decydować, co, jak i kiedy się wydarzy. Spodoba ci się także poziom jakości grafiki. Miłośnicy gatunku powinni zdecydowanie osobiście przetestować ten tytuł. Główny bohater obudził się w nieznanym świecie, nie ma żadnych wspomnień z przeszłości i tego, jak tu się znalazł, również nie wie. Teraz twoim głównym zadaniem będzie poznanie prawdy i pokonanie wszystkich wrogów. Rozwiązuj trudne łamigłówki, podróżuj po świecie fantasy i zbieraj fragmenty utraconych wspomnień Richarda. Na dzisiaj niestety to tyle, ale pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Yo.